Muzykę tworzę niemal biologicznie, choć na papierze to wygląda tak, jakby to była materia porządkowana. Słyszymy więc nutę po nucie, zbieramy informacje, których jest coraz więcej, lecz wreszcie poddajemy się, przestajemy zapamiętywać następstwa i doszukiwać się konsekwencji, o którą kompozytor nie zabiegał, natomiast pozwalamy budzić się refleksją ogólnej natury, a także myślą uboczną, które samo w sobie mogą być sympatyczne. Tej muzyki nie należy słuchać jednomyślnie, mając jedną myśl na uwadze, na przykład jaka jest tu forma, albo jaki jest typ harmonii czy instrumentacji. Wszystkiego się nie zauważy, no. Więc po prostu nie ma sensu interesować się nią, jeśli nie mamy czasu na wielokrotne usłyszenie. Tak wielokrotne, że w końcu usłyszymy, choć nie naraz, wszystko. Nie gardzę słuchaczami czy wykonawcami, ale też ani mi się śni zniżać się do nich. Jak się czas marnuje. No, robi mi się niedobrze, kiedy słyszę, że ktoś coś czyta na zabicie czasu, coś. To ohydne określenie. Życie jest takie krótkie, to tylko mała chwila wobec wieczności. Trzeba tę małą chwileczkę wykorzystać do maksimum. Sen, szkoła, wojsko, głupia praca. Że to wszystko zabiera nam czas. No, w szkole przynajmniej można się czasem wyspać, w wojsku już mniej. No, sen przynajmniej służy rekreacji, czyli odrodzeniu się. Taka jest geneza tego słowa. Znana jest chyba moja teoria mówiąca o tym, że najlepszy jest człowiek po śnie, założywszy, że nie chodzi się spać zbyt późno. Ranne godziny? Nieocenione. Muzyka jest jak miłość. Ogarnia całego człowieka. Nie pozwala mu myśleć o czymś innym. Pochłania go, robi z nim co chce. Nie pozwala mu o sobie zapomnieć.
Wiem, że to brzmi sentymentalnie, no, ale tak już jest. Tradycje trzeba znać, nie wolno się jednak poddawać. Tworząc, tworzymy również tradycje. Artyście nie wolno zatrzymywać się w punkcie, w którym może jeszcze coś dla sztuki zrobić.